Jakbyście nie wierzyli, stoimy raczej w cieniu. Jest 30 stopni dokładnie z takim widokiem. Ten apartament kosztował u nas dokładnie 310 euro za 8 nocy, za 3 osoby. 300... Witam serdecznie. Jeszcze jesteśmy w Edynburgu. Mamy w tym momencie 10 stopni Celsjusza na plusie tylko, ale już za parę godzin będziemy w miejscu, gdzie jest 30, więc taki troszkę szok termiczny. My już na lotnisku. Kazali nam być 3 godziny wcześniej. Znaczy kazali, wysyłali maile po prostu, że mają bardzo duży ruch, a mało personelu i żeby być 3 godziny wcześniej, a my byliśmy co prawda 2 godziny wcześniej, no i siedzimy i się nudzimy. Samoloty non-stop startują, lądują. Szczerze mówiąc, sezon turystyczny widzę już się rozpoczął. Tak w pełni, znaczy mam na myśli taki wakacyjny, tak? Serią, to będzie seria filmów z Hiszpanii i tą serią tak już oficjalnie przypieczętować chciałem zmianę, całkowitą zmianę strategii kanału. Będą tu tylko podróże, tylko i wyłącznie podróże, turystyka, zwiedzanie. Nie będzie tu już żadnych rzeczy poza tym. Półtora godzinne opóźnienie. Nie jest źle, mogło być gorzej. Młodzie, mamy bardzo wesoło. Śmiejące się, szalejące dzieciaki przed nami, za nami i obok nas. Jest dużo dzieciaków w sumie. Jest tu jedna rodzina, która ma 5 chyba synów, tak mi się wydaje, bo tam jest kobieta, mężczyzna i wydaje mi się, że dziadek z nimi jest. Jest 5 chłopaków w takim wieku, 4-5 lat, to może 12. Śmieją się, szaleją się, jest naprawdę wesoło. Stewardzi, stewardesy. Nawet widać, że nie są zbudowani. Jacyś tacy pozytywni wszyscy są w tym samolocie. Niektórzy śpią, niektórzy nie doczekali do końca lotu. Jesteśmy już w Hiszpanii, ale nie to chciałem powiedzieć, tylko taka szopka jest dalej tutaj odgrywana. Wczoraj i przedwczoraj przez 2 wieczory męczyliśmy się z testami, z deklaracjami zdrowotnymi i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy przez, że tak powiem, celników. Zrzucili okiem tylko na paszporty i to było takie 2 sekundy rzucenie okiem, niczego więcej nie chcieli. No to my już idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy dalej, a tam kilka stolików rozłożonych, przy tych stolików siedzą panie, panowie i wyrywkowo zaczepiają cię, że chcą specjalny paszport albo specjalny jakiś tam dokument. No wiecie, o co chodzi, celnicy nic, a jakieś tam panie w kitlach siedzące wyrywkowo zaczepiają i pytają o to. Zadowolony już? No. Podekscytowany? No. Ale jest ciepło, co? Tak. My się odzwyczailiśmy, szczerze mówiąc, od ciepła, bo w Szkocji to różnie bywa, zresztą sami wiecie, jak w Wielkiej Brytanii jest. Zajechaliśmy z temperatury, było gdzieś mniej więcej 14 stopni, a tu teraz jest po północy 5 minut i jest 24 stopnie. 24 stopnie po północy. No jest po prostu bardzo ciepło, zastanawiam się, co będzie w ciągu dnia. No ale na to się pisaliśmy, na to się nastawialiśmy, chcieliśmy te nasze kości tutaj wygrzać. Wszystkie opóźnienia i fakt, że jechaliśmy tu z lotniska jakąś godzinę czasu i jest jeszcze no, różny czas w stosunku do Wielkiej Brytanii, jest tu godzina do przodu, także jest godzina druga, my dopiero dojechaliśmy. Taki szybki room tour, tutaj są drzwi wejściowe, w które weszliśmy, tutaj jest living room z kuchnią. Fajna taka mała kuchnia. Tutaj jest jedno łóżko. Tutaj jest wielki telewizor. No i pomieszczenie jest naprawdę, naprawdę dość przestrzenne. A tutaj jest taka dziwna przejściowa łazienka. Jest normalnie kibelek, jest prysznic. No i z tej przejściowej łazienki wchodzi się do drugiego jakby pokoju. No, sypialnia już taka konkretnie rzecz biorąc. No, taki pokoik. Jak będziecie chcieli, to zrobię jakiś tam konkretniejszy room tour, ale chyba nie ma sensu, to sobie starczy. W każdym razie ten apartament kosztował u nas dokładnie 310 euro za 8 nocy, za 3 osoby. 310 euro za 3 osoby. Tam się wiatrak kręci, żeby było chłodniej, bo jest godzina druga w nocy, jest 20 stopni ciepła, a tam mamy jeszcze balkon.
Zobaczcie sobie. Z takim widokiem. Myślę, że widok mega. Mamy tutaj po prostu pod ręką mnóstwo różnych restauracji i barów. Tu jest takie jakby całe centrum tego, jakbym to powiedział, blokowiska, no bo to są takie jakby bloki, nie tak jakbyśmy w Polsce to określili. No i oczywiście palmy, niezawodny element w ciepłych krajach. Tam za tym blokiem, za tym budynkiem jest basen, no właśnie dla wszystkich rezydentów. No, no i chyba to jest właśnie najciekawsze w tym całym mieszkaniu, że tak powiem. No pięknie tutaj, a szczególnie to miejsce mnie tutaj zachwyca. Wyobrażam sobie tutaj już rano z kawką siedzieć. A ty z czego szukasz? Szukasz tam jedzenia? Jeszcze nie ma, bo jeszcze nic nie kupiliśmy. Taka mała ciekawostka, jeśli chodzi o lodówkę, to mamy mleko w kartonie i w butelce, mamy wodę mineralną i mamy sok pomarańczowy, domyślam się. Aha, tu jest nasza bułka. Nie było tej bułki tutaj, czyli takie, no, taki fajny akcent. Jest czajnik, jest płyta indukcyjna, toster, mikrofala. No oczywiście pewnie są tam różne, jakieś tam przyprawy są, tu są szklanki, jest ich mnóstwo. I tak w sumie nie będziemy spędzać czasu w domu, bo nie po to się przyjeżdża do takiego kraju. Coś do mycia. Jakieś tam oleje widzę. Tutaj pewnie są jakieś sztuce, garki, tego typu rzeczy. Tak, tutaj są talerze. Tutaj resztę talerzy. Tam jakieś żelazko. Są garki. Jest wszystko, co potrzeba. I tak jak mówiłem, 7-8 nocy, 3 osoby, 310 euro. Czyli to w jakieś niecałe 40 euro za nockę. Wydaje mi się bardzo, bardzo dobra cena. Jedyne, co nas trochę jakby zaskoczyło, zawiodło, to to, że mieszkanie jest przygotowane pod dwie osoby. Chodzi o pościele. Pościele są przygotowane pod dwie osoby. No ale obiecali jutro to rozwiązać. No i duże pomieszczenie. Dzień dobry. My jeszcze w łóżku, jest godzina 9, ale my jeszcze w łóżku. Ale będzie dziwne, jak położyliśmy się po drugiej. Nie wiem, już trzecia była praktycznie. Jest w tym momencie 9 rano następnego dnia. Sorry za wygląd, ale jesteśmy totalnie niewyspani. I zanim jeszcze skończę ten film, to wam jeszcze pokażę. Idziemy tu teraz na śniadanie, pokażę wam jeszcze ścisłą okolicę tych zabudowań, bo jak wczoraj zauważyliście, no to mieszkamy właśnie w mieszkaniu, w budynku. Schodzimy właśnie na śniadanie teraz. Tak wygląda klatka schodowa, typowo hiszpańsko. W sumie życzyłbym sobie, żeby wszędzie tak klatki schodowe wyglądały. Jest zabezpieczenia. Drzwi oczywiście na klucz zamknęliśmy. Tu jest jeszcze bramka do jakby naszej części klatki schodowej. Też na klucz zamykana. I co się ją zaczaskuje? Nie. Aha. No i teraz schodzimy właśnie na śniadanie i zobaczymy, co tutaj serwują. Oczywiście pewnie pod Brytyjczyków jest, no ale my nie bardzo chcemy pod Brytyjczyków. Idziemy tak trochę na ślepo, no bo w sumie to nie mamy pojęcia, gdzie iść, ale tutaj gdzieś to w to podwórze się wchodzi. A my chyba źle weszliśmy. Dobrze? Tędy wejdziemy? Okej. Tutaj w prawo. No, kids eat for free. No i tu jest ten cały jakby rynek dla mieszkańców, ja bym to tak nazwał. I tutaj gdzieś będziemy szukać jakiejś restauracji, a jest ich tutaj pewnie mnóstwo. Znaczy jest na pewno mnóstwo, to widać było z okna. To jest. A tutaj są te mieszkania na sprzedaż właśnie w tej części budynków. Jest, widzę, jest dużo mieszkań. No tu można kupić to mieszkanie 124 tysiące euro za podobne mieszkanie w takim, w którym my mieszkamy. No wydaje mi się, że to nie jest jakaś przesadzona cena, jak na miejsce, w którym się znajdujemy. O, my tam mieszkamy, tam jesteśmy. Tam robię zbliżenie. Taka doniczka wisi tam na poręczy, nie wiem, czy to widzicie. Tam
Tam sobie mieszkamy. No i jesteśmy właśnie w tym ryneczku, jak to nazywam, który pokazywałem wam z balkonu. Fajna atmosferka, tutaj jest jakaś mała taka fontanna, taka mała jakaś konstrukcja. No i tak to z tej perspektywy wygląda. Jest, dookoła są takie, no wiecie o co chodzi, mieszkania. A tutaj się odbywa całe to życie. Restauracje, palmy i upalne słońce. Jest godzina 10, w tym momencie jest 25 stopni, a ma być dzisiaj 36 podobno. Zobaczymy. No, natomiast dzisiaj wyjątkowo jemy. Pewnie część z was się zdziwi i być może skrytykuje, bo zjemy jakiś brytyjski breakfast. Ale to tylko dlatego, bo tak jak mówiłem, usnęliśmy gdzieś koło 3 nad ranem. Obudziliśmy się totalnie niewyspani koło 9. I po prostu nie chce nam się niczego szukać. Także wyjątek zrobimy jeszcze, zjemy taki brytyjski breakfast, a jutro już będziemy szukać typowo hiszpańskiej kuchni. Zamówimy sobie taki mini breakfast, 3,95 euro. To wydaje mi się, że nie jest drogo. Tam jest bekon, tam jest kiełbasa, jajko smażone, pomidor, black and white pudding, grzyby, hash brown. Hash brown to jest coś takiego jak jakiś tam rodzaj jakby placka ziemniaczanego. Tosta oczywiście, black white pudding. To jest coś w rodzaju naszej kaszanki, chociaż nie do końca. No takie to brytyjskie śniadanie jest, nic specjalnego, ale syte i po prostu na głodny żołądek to idealna sprawa. Jajco, pomidor, to jest ten black pudding, white pudding, grzyby jak widać, brytyjska kiełbaska, ten hash brown, czyli tak jak mówiłem, ten rodzaj placka ziemniaczanego, bekon, jajo i tosty. No tak jak mówiłem, dzisiaj się tym pożywimy, a jutro szukamy już czegoś hiszpańskiego. Jaką najważniejszą cechę mają brytyjskie śniadania? Że się najeść. Że się jest full, nie? No, na pół dnia. A ty się najadłeś? No. Zjadłeś jeszcze coś? Nie. Wyrastający nastolatek ciągle głodny. Nie. No. Wypożyczyliśmy samochód, takie małe coś, taki mały Citroen, wystarczający. Tylko problemem jest teraz to nie, że mały samochód jest, bo się mieścimy bez problemu. Tylko problemem jest to, że już jest tak nagrzane, że nie idzie wsiąść do środka. Ja muszę wskoczyć na szybko i włączyć klimę. A tak wygląda ta okolica z drugiej strony, od strony parkingu. Typowo hiszpańskie klimaty. Wszystko na biało, mam na myśli białe budynki z reguły. No na razie tutaj nie widać jeszcze cudów, no bo jesteśmy w sumie w centrum tego miasteczka, ale jedziemy teraz gdzieś na obrzeża, te okolice. Jedziemy na plażę teraz. Pierwsze co to jedziemy na plażę, odświeżyć się. Zresetować się na samym wstępie, zanim cokolwiek grubszego zrobimy. Jakbyście nie wierzyli, stoimy raczej w cieniu. Jest 30 stopni dokładnie. A ma być 36. Nieźle dla kogoś, kto przylata przy tym.